Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak na pewno doskonale wiecie, czas leci. Czas przepływa mi przez palce, a ja jako taki trochę goniec bez przerwy próbuję go złapać i bez przerwy w większości przypadków mi się to nie udaje niestety. Rzeczą, która zawsze, od zawsze tak naprawdę pomagała mi spełniać moje marzenia, spełniać moje cele, były swego rodzaju listy. Listy rzeczy do zrobienia. Z tym, że te listy zwykle nie miały deadline'u, zwykle to było coś w rodzaju, no kiedyś chciałabym to zrobić, a ponieważ niedługo kończę? Tak? Niedługo mam już moje 16 urodziny, no to z tej też przyczyny już mało mi tak naprawdę zostaje tego dzieciństwa, dlatego postanowiłam zrobić, czy też nagrać taki filmik o 25 rzeczach, które chciałabym zrobić przed osiągnięciem dorosłości, czy też bardziej dojrzałości prawnej, no bo czy dorosła będę, to już kwestia właściwie mojej mentalności tylko i wyłącznie. W każdym razie rzeczy, które chciałabym zrobić przed 18. That's the point. Tak więc zrobiłam sobie taką listę. Ta lista ma takie właściwie taką historię, że mówię Wam, że mi jest o wiele łatwiej w momencie, w którym nie dość, że ustalę sobie jakiś deadline, to jeszcze mam te rzeczy gdzieś zapisane albo nagrane, właśnie jak w tym wypadku na YouTube, dlatego że wtedy mam dużo większą motywację, żeby te marzenia spełniać. Tym bardziej, że zostało mi tak naprawdę 2 lata. No, już praktycznie 2 lata, dlatego że urodziny mam dokładnie 19 marca, czyli w momencie, w którym to nagrywam, za 8 dni. Więc to już jest niedługo, just you wait. W każdym razie mam tutaj na telefonie notatki, no bo wszystkich 25 rzeczy nie chciałam się wkuwać. Oczywiście, że nie, no to na tym to nie polega. Co ciekawe, mam to w moich notatkach i będę sobie odznaczać w momencie, w którym jakąś z tych rzeczy zrobię. Tak więc może przejdźmy do samych moich celów, bo nie wiem, czy chciałabym to nazywać za każdym razem marzeniem. Bo owszem, są to moje marzenia, ale marzenia brzmią jak rzeczy takie nie do spełnienia, w rodzaju, no marzę sobie, żeby przyjechać się na jednorożcu do Księżyc. A mi właśnie chodzi o to, żeby to były rzeczy możliwe do spełnienia i rzeczy, które ja wewnętrznie gdzieś tam sobie po prostu chcę zrobić. No, tak więc zaczynamy. Chciałabym kiedyś samotnie udać się do jakiegoś miasta w Polsce. Podróżowanie samotnie wiąże się z pewnymi konsekwencjami, ale na pewno wydaje mi się, że byłoby to coś na tyle interesującego i na tyle pouczającego dla mojej osoby, że chciałabym to po prostu zrobić, dlatego że podróże samotnie uczą takiej trochę harmonii z samą sobą. Jakby samoakceptacja i fakt, żeby lubić też swoje własne towarzystwo, może brzmi nieco egoistycznie, ale tak właściwie jest niesamowicie ważnym pilarem i dobrej samooceny i ogólnie bycia dobrym człowiekiem, dlatego po prostu zawsze chciałam gdzieś wyjechać, a ponieważ za granicę nie mogę, nie tylko przez moich rodziców, ale też przez mój własny rozsądek, który podpowiada mi, że mogłoby to być delikatnie niebezpieczne, dlatego moim marzeniem do 18 roku, no tak trochę się przyhamowałam, przystopowałam, no i właśnie takim celem jest wyjazd do miasta w Polsce. Zobaczymy, czy to będzie Gdańsk, czy Kraków, czy inne, a może Toruń, właściwie Toruń też mnie interesuje, ale no mówię, to jeszcze zobaczymy. W każdym razie przechodzimy do drugiego punktu, którym jest spróbowanie crossfitu, a jeżeli mi się nie spodoba, to spróbowanie łyżwiarstwa figurowego. I z tym historia jest taka, że dużo moich znajomych ćwiczy crossfit i w sumie bardzo chętnie też bym się w to wciągnęła. Aktualnie nie mam czasu, ale mam nadzieję, że w liceum ten czas znajdę, a jeżeli to mi nie podpasuje, no to będę próbować z łyżwiarstwem figurowym, czyli moim marzeniem tak naprawdę od chyba już ponad 4 lat. No, tak mi się wydaje. Ale mówię, to wszystko zależy też nie dość, że od czasu, co też od tego, czy to mi się spodoba, bo tu nie ma napisane, jak doskonale wiecie, że ja chcę to robić bez przerwy, bo to nie chodzi o to, żeby się zmuszać, tu chodzi o to, żeby sprawdzić, czy to mi podoba i czy jakby marzenia będą zgodne z rzeczywistością. W każdym razie lecimy do... zrobić drugie podejście do MKS Rewi Warszawy. I MKS Rewia to, słuchajcie, jest klub łyżwiarstwa, nie łyżwiarstwa, tylko rolkarstwa figurowego, w którym ja miałam przyjemność być. Niestety moje lekcje kończyły się około 16:30, tak mniej więcej, w dniach, w których oni o godzinie chyba 17 mieli zajęcia. Z tej przyczyny musiałam zrezygnować, no bo nie miałam jak dojeżdżać tam, dodatkowo nauka i te sprawy. Natomiast bardzo chciałabym zrobić właśnie drugie podejście do tego klubu, bo wiecie, że ja rolkarstwo figurowe bardzo lubię, a jakby ten klub sprawiał, że mogłam się rozwijać.
I to było super. A ja bardzo lubię takie poczucie rozwoju. W każdym razie przechodzimy do kolejnego punktu, chyba piątego, ale jak wiecie, to jest blog bez cięć, więc tutaj zaraz się okaże, że czwarty albo trzeci albo szósty, nie mam pojęcia. To są zalety w każdym razie blogów bez cięć, że jestem jak najbardziej autentyczna. W każdym razie chciałabym jeszcze jechać na obóz językowy za granicę. Może uda mi się to w tym roku już spełnić, oczywiście po ukończeniu 16 roku życia. Mam nadzieję szczerze, a jeżeli nie, no to chciałabym po prostu szlifować mój język i sprawić, żeby moja komunikacja z ludźmi była na wystarczającym poziomie, żebym mogła nawiązywać i przyjaźnie, i po prostu nowe znajomości. Ktoś mi tutaj... Świetnie, drukarka się włączyła. Zaraz ktoś tu przyjdzie, zobaczycie, po ten papier. Dobra, okej. Okay. Nigdy mi jeszcze na vlogu byście się włączyła się drukarka, ale bym to wycięła, ale nie mogę. W każdym razie chciałabym jeszcze biegać o wschodzie słońca i to brzmi jako taka mała rzecz, taka mała chwila do złapania i właściwie nią jest, bo te cele, te marzenia nie muszą być wcale ogromne, w stylu, nie wiem, podbić świat, nie o to chodzi. Chodzi tu o takie małe kroczki, które po prostu sprawią, że będę szczęśliwa, dlatego na tej liście pojawiło się też właśnie biegać o wschodzie słońca. Zawsze chciałam to zrobić, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić na Teneryfie, tym bardziej, że tam wschód słońca nie jest wcale aż tak wcześnie, bo był, z tego co pamiętam, wakacje około 7:00. Więc ej no, to nie są abstrakcyjne godziny, tak jak czasem w Polsce, więc myślę, że to jest do zrobienia jak najbardziej. Jeżeli chodzi o cel, którego nie będę mogła spełnić kilka razy, ponieważ to jest coś związanego z tylko i wyłącznie jedną rzeczą w moim życiu, chciałabym mieć średnią egzaminu gimnazjalnego minimum 85%. Na początku napisałam, że chciałabym, żeby to było minimum 90%, czyli wiecie, biorę wszystkie 5 egzaminów, dodaję je do siebie i dzielę przez 5 i chciałabym, żeby to było minimum 90, ale stwierdziłam, że właściwie 85 to też jest w miarę wynik satysfakcjonujący mnie i wydaje mi się, że chcę być bardziej realistką. Zobaczymy, czy to uda mi się rzeczywiście osiągnąć. Szczerze, mam przeogromną nadzieję, że tak, ale jeżeli nie, to też nie będzie koniec świata. Ostatnio zaczęłam to rozumieć, że to nie jest koniec świata, tak? Życie toczy się dalej. Ale znalazło się mimo wszystko to na tej liście. Jeżeli chodzi o kolejny podpunkt, to jest to iść na flyspot jeszcze chociaż raz. Flyspot to jest takie, słuchajcie, latanie w takiej rurze aerodynamicznej, w sensie na dole jest jakby taka dmuchawa powietrza, która Was unosi i Wy sobie tam latacie. To jest niestety bardzo drogi sport. Ja bardzo żałuję, że kiedyś mi zaproponowali, żebym go uprawiała. Bardzo żałuję, że w wieku tam 12 lat właśnie się nie zgodziłam, ale było to po prostu za drogie, w znaczeniu, że naprawdę jeden lot to są grubsze pieniądze, a trening tego to już w ogóle, ale chciałabym jeszcze spróbować. W sensie to jest coś... co chciałabym po prostu zrobić. Oprócz tego chciałabym pojechać do Amsterdamu. Ostatnio nawet próbowałam sobie to załatwić, niestety z przyczyn ode mnie niezależnych absolutnie nie udało się, ale Amsterdam jest miastem nie dość, że związanym z książką Gwiazd naszych wina Johna Greena i to nadało dla mnie w moim umyśle Amsterdamowi, mogę to tak odmienić? No w każdym razie to dało temu miastu duszę i jeszcze jak sobie poprzeglądałam te zdjęcia i zobaczyłam te przeurocze uliczki, to jestem ciekawa, czy to rzeczywiście tak wygląda. Myślę, że mogę sobie odpowiedzieć już teraz, że nie, dlatego że zwykle te zdjęcia z miast w stylu Rzym, Warszawa, nawet Warszawa, słuchajcie, na zdjęciach wygląda przepięknie, a potem jak się tam przychodzi na przykład do samego centrum, to już jest mniej kolorowo, chociaż ja lubię Warszawę, powiem Wam szczerze, ale właśnie jestem ciekawa, czy to będzie dokładnie takie jak moje... Czy jak tam pojadę, to moje expectations, czy moje oczekiwania się sprawdzą. Okej. Oprócz tego chciałabym iść na strzelnicę, przynajmniej raz w życiu, w sensie do 18 roku życia. Zawsze chciałam to zrobić. Nie mam pojęcia, na czym to polega. Chyba wydaje mi się, że od 16 można, więc nie mogę się doczekać. A oprócz tego spać na dachu. Wśród moich znajomych jest osoba, która ma taki płaski dach, na którym można siedzieć i oglądać zachody słońca. I po prostu ja w momencie, w którym po prostu to zobaczyłam, to przypomniała mi się scena, słuchajcie, z Polianny, tak mi się wydaje, to była chyba z Polianny, kiedy jej chyba nie mogła zasnąć ta dziewczynka i po prostu wzięła sobie kołdrę i weszła na dach. I tam zasnęła. Polianna to była w ogóle bardzo specyficzna osóbka. Boję się, że przytoczyłam Wam zły fragment i książki mi się pomyliły, ale wydaje mi się, że to była Polianna. I jakoś tak po prostu zobaczyłam ten dach i stwierdziłam, ja tam będę spać, zobaczycie. I mam zamiar kiedyś się tam wprosić i wziąć śpiwór i to jest rzecz, którą chciałabym zrobić bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale czy jest realna?
Nie mam pojęcia, czy jest realna, czy to jest coś w rodzaju takiej wodzy mojej fantazji, która zaszła trochę za daleko, nie wiem, ale zobaczymy, ej, nie można ucinać sobie skrzydeł. W każdym razie chciałabym kupić jeszcze mapę z drapka. Ja ostatnio zainstalowałam sobie taką aplikację na iOS-a, która nazywa się Bean i na tym można zaznaczać na mapie miejsca, w których się było. Mi się pojawiło, że zwiedziłam 10% świata, więc to jest bardzo dużo i jestem z tego bardzo dumna, ale jednak mapa z drapka wydaje się dużo fajniejszym wyjściem, dlatego że po każdej podróży można wtedy po prostu monetą zdrapywać miejsca, w których się było. I widzieć to cały czas. I jakby ja jako taka dusza, można byłoby powiedzieć podróżnicza, no to dla mnie coś takiego to jest super. I nawet już powoli zamawiam tą mapę z drapkę, więc może już po 16, może nawet przyjdzie przed moją 16, to uda mi się, że tak powiem, spełnić. I trzymam za to głęboko kciuki, bo nie dość, że to jest fajny pomysł na prezent dla kogoś, kto lubi podróże, tak dla Was swoją drogą, no to jeszcze jest to coś wartościowego i coś, co pozwala spojrzeć, w ilu miejscach na świecie się było i pozwala zrozumieć, jaki świat jest piękny, przynajmniej dla mnie. W każdym razie lecimy z kolejnym podpunktem, muszę to przesunąć, wait. O, jechać na targi książki do Niemiec, czyli te największe na świecie, do Frankfurtu z tego co pamiętam i jeszcze na jedne do Londynu przynajmniej. Jak wiecie, ja byłam na targach książki w Londynie, to było niesamowite przeżycie, niesamowita przygoda, no i chciałabym tam wrócić po prostu, tak samo, no ja tu już nie piszę krakowskich i warszawskich targów książki, bo na nich na 100% będę, przynajmniej mam taką nadzieję, na warszawskich, no to trudno byłoby nie być, szczególnie, że jestem warszawianką, ale na krakowskie też raczej mi się uda, więc mam nadzieję. W każdym razie chciałabym oprócz tego jechać do Wiednia zimą. I Wiedeń to jest miasto w Austrii oczywiście. Miasto, w którym była bardzo duża część moich znajomych z wycieczką szkolną. I nie dość, że widziałam zdjęcia, jak on niesamowicie wygląda, naprawdę to jest ciężko opisać, to jeszcze jakby ich opowieści ubarwniły mi, dały duszę temu miastu, naprawdę. I z tego też powodu, jak widzicie, w ogóle dużo tych celi jest związanych z podróżami w stylu mapa, podróże samotne i podróże jeszcze ze znajomymi, ale no po prostu jestem taką duszą ostatnio i ostatnio odkryłam, jak wielkie szczęście mi to daje. Oprócz tego chciałabym iść na alpakoterapię i naprawdę to nie jest fake. Alpakoterapia to jest terapia z alpakami. Można tam iść nawet, jeżeli nie ma się żadnego zaburzenia psychicznego. Można, bo sprawdzałam. Jest to stosunkowo drogie, ale wygooglujcie sobie po prostu alpakoterapia. No i miasto, w którym jesteście. Może Anusz się okaże, że w waszym mieście to robią. W każdym razie moi sąsiedzi sobie wynajmują alpaki raz na jakiś czas. Nawet na niektórych vlogach pokazuję wam kiedyś w trakcie nagrywania mojego vlogu. Po prostu tak przechodzę sobie moją uliczką i patrzę alpaki. No i tak, da się. Ale ja rzeczywiście na alpakoterapię się czaję i w sumie chciałabym iść, dlatego że alpaki wydają się tak, nie wiem, tak pociesznymi stworzeniami, autentycznie, po prostu to są tak pocieszne kulki, że ja bym to chciała im przytulać, szczególnie, że uwielbiam się przytulać, jakby ktoś nie wiedział. W każdym razie, oprócz tego chciałabym mieć B2 lub C1 z angielskiego do ukończenia 18 roku życia. Nie wiem, czy jest to do zrobienia, mam nadzieję, że tak, szczególnie, że ja po gimnazjum, po egzaminie gimnazjalnym ostro zabieram się za naukę właśnie angielskiego. Ale wydaje mi się, że C1 jest czymś, co chciałabym zrobić i jestem ciekawa, czy jeżeli będę to oglądać, ten film, bo na pewno będę go oglądać w wieku później 18 lat, to czy stwierdzę, Justyna głupia byłaś, jestem na C2, czy z kolei się rozczaruję i będę taka, kurde, Justyna, byłaś taka ambitna, a teraz coś nie wyszło. Jestem bardzo z tego powodu, jestem bardzo tego ciekawa, no i jestem ciekawa, czy też strzelę sobie kilka facepalmów stwierdzając, w ogóle już nie chcę tych rzeczy, już mnie zupełnie nie jarają, bo wiadomo, ludzie są dynamiczni, ludzie się zmieniają i może się okazać, że nawet już za pół roku nie będę chciała tej alpakoterapii, już mi się odwiedzi. Albo flyspota, więc zobaczymy. Oprócz tego dałam sobie tutaj takie cele, które chciałabym spełnić i do których będę dążyć, ale jeżeli ich nie spełnię, nic się nie stanie. Dlatego, że marzy mi się 10 tysięcy subskrypcji na YouTube i ja wiem, że ja tutaj pojechałam po prostu z grubej rury. Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek mi się to uda zrobić, ale w momencie, w którym mówię, postawię sobie taki cel, to może w wieku właśnie tych 16 lat zacznę być bardziej regularna i właśnie do tego celu będę coraz bliżej. Nawet jak mi się nie uda, to koniec końców wyjdę na plus, bo będę się po prostu starać, a bez pracy nie ma kołaczy.
a po prostu w momencie, w którym będę się starać, wierzę, że jakieś na pewno korzyści z tego wynikną. No i w każdym razie 10 tysięcy na YouTube i 7 tysięcy na Instagramie. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Oprócz tego chciałabym wyjechać z moimi znajomymi za granicę i to jest, nie wiem już, który podpunkt. Jeżeli mi się będzie chciało, może Wam to tu ponumeruję. Mam nadzieję, ale powiem Wam, że mówię teraz montażowo, to jestem daleko, bardzo. No i oprócz tego chciałabym zrobić 18 i wiem, że to brzmi może dla Was dziwnie, ale ja jako osoba nie do końca lubię robić imprezy urodzinowe. Nie do końca, w sensie jakby od wielu lat już nie miałam imprezy urodzinowej. Nie wiem, czy to było specjalnie, czy nie, ale nie miałam. I jakoś dobrze mi z tym, w sensie nie jest mi z tym szczególnie źle i boję się tego, że Justyna w wieku 18 lat dalej będzie mieć to nastawienie i nie zrobi tej imprezy osiemnastkowej w momencie, w którym podobno wspomnienia z niej zostają na długie lata. No i chciałabym jednak, chciałabym mimo wszystko. Dlatego to jest taki jeden mój mniejszy cel, ktoś tutaj chodzi. W każdym razie lecimy do kolejnego podpunktu. Ile ja razy powtórzyłam, że dzisiaj lecimy do kolejnego podpunktu? Mam wrażenie, że pierdyliard. Albo a następne jest. To jest też takie typowe wprowadzające. Ale no musicie mi to wybaczyć, po prostu zalety vlogów bez cięć. W każdym razie chciałabym oddać krew w dzień moich 18 urodzin. A kilka, myślę, dni później zrobić sobie mój pierwszy tatuaż. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Z tym tatuażem nie jestem wcale taka pewna, dlatego że nie chcę sobie ustawiać ultimatum, zrób sobie tatuaż koniecznie, żeby w momencie, w którym po prostu nie będę pewna, nie będę miała wzoru, coś się okaże z tych rzeczy, no to żeby nie zmuszać się do niego w żadnym stopniu, bo to nie ma sensu. Ale wydaje mi się, że akurat krew chciałabym oddać, bo ja mam, akurat jestem uniwersalnym dawcą krwi, więc mogę uratować wiele żyć moją krwią i po prostu chciałabym to zrobić. Natomiast nie będę tego robić na pewno szczególnie dużo, bo znam ludzi, którzy mają problemy zdrowotne przez to, że oddawali za dużo krwi i teraz ich organizm jakby produkuje nadmiar krwi i już nie mogą oddawać, więc jest to bardzo problematyczne. Ale na pewno tyle, ile będę mogła i tyle, ile moje zdrowie pozwoli i moja psychika, bo nie wiem, czy dam radę z taką rurką sobie tutaj siedzieć i czy psychicznie sobie poradzę, to chciałabym to zrobić. Bo po prostu uważam, że jest to coś, nad czym warto się zastanowić. Jeżeli mam jakichkolwiek widzów ponad, którzy albo niedługo będą mieć 18 urodziny, albo już mają ponad 18 lat i jesteście pełnoletni i zdrowie Wam pozwala, no to radziłabym po prostu przebadać się i zrobić coś dla świata, bo to nic nie kosztuje, a możecie wnieść dużo do życia innych, po prostu, nawet bardzo dużo, więcej niż moglibyście się spodziewać. Dobra, następny jest taki podpunkt, o którym marzę już od bardzo dawna. Mianowicie chciałabym mieć blerba w książce, albo mój pierwszy patronat. Nie mam pojęcia, w jakim momencie mojego bycia tutaj na YouTubie to się uda, ale no, to jest taki fragment, o którym ja trochę marzę, żeby tam moje imię, mój kanał był wiecie, na blerbie. Wydaje mi się, że to byłoby coś super, po prostu wejść do księgarni, wyjąć sobie książkę i zobaczyć. Natomiast ja tutaj zaznaczyłam, że chciałabym mieć patronat i blerba na dobrym tytule. I mam nadzieję, że Justyna w wieku 18 lat dalej będzie cenić szczerość i dalej będzie cenić autentyczność. I życzę Ci tego, Justyna, żebyś to robiła, dlatego że boję się faktu, że może trochę pieniądze, trochę sława, chociaż no, nie jestem sławna, ale ilość obserwujących może zmienić moją osobę. Mam nadzieję, że tak nigdy nie będzie i zawsze będziesz polecać dobre tytuły i takie, o których chcesz mówić. I że właśnie na takiego blerba i na taki patronat po prostu obejmiesz. I liczę na to. Głęboko. Oprócz tego chciałabym mieć średnią ponad 5,40 w trzeciej klasie gimnazjum. Dlaczego ponad akurat 5,40 już tłumaczę? W pierwszym semestrze miałam 5,40, a w drugim chciałabym mieć ponad. Logiczne, żeby po prostu nie spaść w dół. Zobaczymy, jak będę w liceum, ale to jest też coś, co chciałabym zrobić. Wydaje mi się, że no, to jest całkiem okej, średnia. A oprócz tego chciałabym, i to jest już, słuchajcie, ostatni podpunkt, ten film trwa już 19 minut. Nie wiem, podziwiam ludzi, którzy tu zostali, ale naprawdę dobrze mi się dzisiaj jakoś szczególnie mówi. W każdym razie chciałabym jeszcze spróbować jogi. Ostatnio zaczęłam oglądać filmy i podoba mi się ten motyw takiej równowagi wewnętrznej i fakt, co joga wprowadza. Joga uczy
trochę takiej cierpliwości do życia, do rzeczy, do samej siebie, a ja tej cierpliwości nigdy nie miałam, zawsze chciałam to wszystko za pstryknięciem palca. No i to jest po prostu błąd i wydaje mi się, że joga mogłaby mnie tego nauczyć. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, bo może się okazać, że joga nie jest czymś absolutnie dla mnie i to też będzie okej, mówiłam Wam. Ale w każdym razie było już 25 rzeczy. Jestem bardzo ciekawa, co Wy chcielibyście zrobić w jakimś okresie Waszego życia, tylko wiecie, ważną rzeczą właśnie z punktu widzenia psychologii jest stawianie sobie deadline'ów, bo jeżeli ja sobie napiszę, że no ja bym chciała kiedyś pojechać do Australii, to tak będę chciała sobie kiedyś pojechać do Australii do 30 roku życia, a potem w 30 dalej będę chciała, no i w 40 też. I jak będę miała 50 lat, to też będę chciała. No i w wieku 60 nagle się okaże, że już nie mogę, bo po prostu moje zdrowie mi nie pozwala. I teraz tak, ważne jest, żeby wyznaczać sobie okres czasu, w którym chcielibyśmy coś zrobić, bo tak to, no człowiek ma coś takiego ludzkiego w sobie, że odkłada wszystko na później. No a ja ten pobyt w Australii bym jednak chciała osiągnąć, nie? Tylko, że to później. A, właśnie zrobiłam ten błąd. Jezu, to za hipokryzja. W każdym razie, no teraz po prostu nie jestem pełnoletnia, okej? W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, szczególnie, że ten odcinek jest bardzo długi, dużo dłuższy niż zwykle, ale dzisiejszy temat był, wydaje mi się, wystarczająco ciekawy, żeby Was utrzymać tutaj. Dajcie znać i skomentujcie, jak dotrwaliście, a ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, buzi i do następnego. Pa!